Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie w 8 odcinku podcastu Krakowia Maraton. Dzisiaj spotykamy się w miejscu nietypowym dla biegania, ale jakże charakterystycznym dla Krakowa, bo w Teatrze Bagatela, a ze mną wyjątkowa gościni, nasza maratonka, półmaratonka, a zawodowo aktorka Aleksandra Godlewska. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Kamera czy scena? Scena. Od dziecka scena. Od dziecka marzyłam o tym, żeby tańczyć, śpiewać. Zresztą uskuteczniałam te marzenia. Nie byłam w stanie już jako mała dziewczynka zdecydować się, co jest dla mnie ważniejsze, czy śpiewanie, czy tańczenie. Wydawało mi się, że teatr musicalowy będzie idealnym połączeniem tych moich ogromnych pasji. No a na scenę musicalową to najprościej przez jakąś solidną szkołę teatralną i stąd szkoła teatralna, co nie było takie oczywiste w dzieciństwie. Znaczy oczywiste było to, że ja tego bardzo pragnę, ale pochodzę z rodziny lekarskiej, stomatologicznej, więc byłam przeznaczona na stomatologię i przygotowywałam się do egzaminów na stomatologię. Zabrakło mi pół punkcika. I to był dla mnie znak z góry, że nie tędy droga, że mam jednak robić to, co naprawdę chcę robić. Ale egzaminy do uczelni artystycznych są dużo wcześniej niż na normalne studia, w związku z czym no jedyną szansą na wykorzystanie roku było pójście do studio teatralnego w Olsztynie, bo pochodzę z północy Polski, z Bartoszyc. I tam w tym studio nie dość, że uczyliśmy się wszystkich spraw zawodowych, to jeszcze od razu mieliśmy możliwość wejść na scenę i grać na zawodowej scenie w otoczeniu aktorów. I tam miałam okazję debiutować pod okiem samego Hanuszkiewicza, Adama Hanuszkiewicza w musicalu Dulska, realizowanym na 50-lecie Teatru Olsztyńskiego, Teatru Stefana Jaracza. I grałam tam dużą rolę, bo grałam Melę w tym spektaklu. No, to dobry start. Po takim debiucie musiałam się zakochać w teatrze, naprawdę, bo tata mi mówił, a zobaczysz ten teatr od podszewki, nie tam, że szkoła, że stypendia, że obiadki, że cieplarniane warunki, zobaczysz, odechce ci się takiego niepewnego życia. A ja się w tej scenie się zakochałam. Miałam tam zostać, ale kilkoro bardzo bliskich mi ludzi powiedziało, słuchaj, będzie ci tu dobrze w tym Olsztynie, będziesz grała duże role. Ale jeżeli nigdy w życiu nie spróbujesz nawet dostać się do szkoły teatralnej, to będziesz tego żałowała. Spróbuj. No i tak się znalazłam w Krakowie. Czegoś zresztą nie żałuję, bo miałam wspaniałych profesorów. Miałam Jerzego Trele, miałam Jerzego Grałka, miałam Jerzego Święcha, miałam Edwarda Lindę Lubaszenko, Mieczysława Grąbkę, Ewę Kornecką, Ewę Martę Stewnicką. Cudownych, wspaniałych pedagogów. Olgę Szwajger, od której takie cudowne wiano dostałam na przyszłość, że no, nie ma czego żałować. Jestem przeszczęśliwa, że jestem tutaj. Pod koniec studiów dostałam propozycję etatu w Teatrze Bagatela i od 2000 roku jestem tutaj. A co takiego szczególnego jest w teatrze, czego nie ma w serialu na przykład? Ta energia od widzów? Tak. To nie jest tak, że się obrażam na kamerę, że kamera jest gdzieś tam, nie. To nie jest tak. Po prostu od samego początku byłam dość zapracowaną osobą, jeżeli chodzi o teatr. I nie było czasu za bardzo, żeby tam jeździć i eksplorować inne tereny. W teatrze, w filmie przed kamerą jest coś takiego, że można to powtórzyć. Magia dzieje się, jak już się to wszystko zmontuje. Magia dzieje się na ekranie, gdy na to wszystko patrzymy. Ale w teatrze jest coś takiego, że wchodzi się i od początku musi być na 100, na 200, na 300. Tutaj nie ma, że coś mi nie pójdzie i powtórzę. No i ta niepowtarzalna energia. Im więcej z siebie dam, tym więcej dostanę z powrotem od widzów. I ta energia, i ta adrenalina, która towarzyszy każdemu wyjściu na scenę, każdemu spektaklowi, jest nieporównywalna z niczym innym. Ale adrenalina nie tylko w życiu zawodowym, bo też w pasjach, tych do sportu szczególnie, zgadza się? No, no nie tylko, ale tak właśnie wyszło. Ja myślę, że chyba się z tym rodzi człowiek, że potrzebuje po prostu mocnych wrażeń. Ja tych wrażeń poszukiwałam już od najmłodszych lat, ale nigdy nie było to bieganie. Ja byłam właśnie jedną z tych osób, które nienawidziły biegać, bo ze mnie na siłę chciano zrobić biegaczkę, bo byłam wysoka, miałam długie nogi i na zajęciach WF-u miałam całkiem niezłe osiągi, ale na zawodach stres mnie zjadał i to nie były dobre występy na tych zawodach. I to była dla mnie też odpowiedź, dlaczego nie powinnam biegać, że to nie jest nic interesującego, nic fajnego, ale cały czas się ruszałam. Tylko wolałam tenisa,
Grałam w tenisa dziennego, trenowałam taekwondo, trenowałam aikido, cały czas pływałam, więc to była aktywność fizyczna, ale nigdy w życiu, gdyby ktokolwiek powiedział tej dziewczynce kiedyś, że będzie w przyszłości biegać maratony, to bym w życiu nie uwierzyła, przyrzekam. I w ciągu potem wielu różnych lat ja uprawiałam sport jak najbardziej, ale nigdy to nie było bieganie. Aż zdarzył się wypadek. To było po urodzeniu drugiego dziecka, w ogóle po cesarce, więc to nie było tak, że ja poszłam sobie do domu w podskokach, w świetnej kondycji i dlatego sama się prosiłam o jakiś wypadek. Nie, to się stało we własnej łazience. I w ogóle zweryfikowało moje podejście do życia, zlikwidowało jakiekolwiek lęki w moim życiu i obawy, bo jeżeli najpoważniejszy wypadek, który mógł się dużo gorzej skończyć, zdarza mi się we własnej łazience, no to czegoż ja się mam bać więcej? Roztrzaskałam sobie szczękę, poszło kilka zębów, poszły korzenie, poszedł kawałek policzka, mam tutaj do sypki kości, jakieś tam blaszki tytanowe. No w każdym razie to bolesne strasznie to było dla bardzo bolesne dla kobiety. W takim zawodzie, prawda? I jeszcze no, malutkie dziecko, nie mogłam, nie byłam w stanie tego dziecka nawet nosić, lulać, mogłam tylko siedzieć, ból był potworny. Od razu mi powiedziano, że jeżeli chcę, żeby to się szybko wszystko goiło, no to nie mogę karmić, bo to jest zbyt duży wydatek energetyczny, zwłaszcza po tak ciężkim wypadku, a ja się uparłam, że będę karmić. Więc powiedziano mi, dobrze, ale może pani po prostu siedzieć, proszę, zero aktywności fizycznej. Bardzo długo to trwało wszystko. Otwarte rany nie chciały się goić, nie mogłam wyjść na zewnątrz, żeby nie doprowadzić do infekcji. Oszczędzę szczegółów. W każdym razie były to długie miesiące. Skończył mi się urlop macierzyński, musiałam jeszcze być długie miesiące na L4. I to wszystko i ten brak aktywności fizycznej spowodowało, że ja byłam bardzo osłabiona. Wręcz zanik mięśni nastąpił. Może nie do końca, no ale możecie sobie wyobrazić. Zero aktywności fizycznej przez wiele miesięcy. I pamiętam, że gdy dostałam od lekarza zezwolenie na jakikolwiek ruch, to miałam siłę na krótki spacer z wózkiem. No i szybko zdałam sobie sprawę, że od takich spacerów z wózkiem to ja kondycji nie odzyskam. Muszę coś zrobić. I szukałam różnych opcji, no ale wiecie, te przerwy pomiędzy jednym karmieniem a drugim to nie są zbyt długie przerwy. To są zbyt krótkie przerwy, żeby jechać gdzieś na zajęcia z personalnym trenerem, jakąś zumbę, cokolwiek. Najprostsze było wtedy, wydawało się, no, że pójść po prostu pobiegać. Tak, bo nie ma harmonogramu. Nie ma harmonogramu, tak, nakarmiłam dziecko, idę. Tylko, że wiecie co, ja nie mogłam przebiec 100 metrów. Jak ktoś nigdy w życiu nie biegał, to nagle okazało się, że jest problem. I tak troszkę mnie to zdenerwowało. Myślałam sobie, nie mam jeszcze 40, nie jestem w stanie przebiec 100 metrów. I uświadomiło mi, w jak kiepskiej kondycji w tym momencie jestem. Zawzięłam się. Ja nie myślałam wtedy sobie, czy ja lubię bieganie, czy nie. To była konieczność. Ja musiałam zacząć się ruszać. Musiałam odzyskać kondycję. Robiłam sobie marszobiegi coraz dłużej, coraz więcej, kilometr, dwa. A równocześnie, słuchajcie, ten internet. Kiedyś nie było, wtedy nie było i Netflixa, wtedy nie było tych wszystkich paneli, tych wszystkich kanałów, na których można miło spędzać czas. Więc ja dużo czasu spędzałam wtedy w necie i patrzę na fejsie. Kaśka, moja koleżanka, która nigdy w życiu nie biegała, patrzę, zrobiła półmaraton. I tak zaczęłam obserwować. Po 3 miesiącach czy 4 zrobiła, bo to w Krakowie to jest mniej więcej co pół roku, prawda? Że jesienią jest półmaraton, tak, a wiosną jest maraton. Patrzę, Kaśka zrobiła maraton. I wtedy przyczaiłam, że ona jest na takiej grupie biegowej, słuchajcie. Dla osoby, która jest przywiązana do domu, która jest unieruchomiona w domu, taki kontakt z ludźmi przez taka społeczność internetowa jest bardzo ważna. Wtedy miałam tutaj siostrę w tym internecie, która mieszka daleko. Wtedy znalazłam takie fajne przyjaciółki, kobiety, które mnie cały czas podnosiły na duchu, bo to było straszne. Ja nie mogłam mówić, ja przez wiele miesięcy nie miałam tutaj zębów. To trudno było się nawet uśmiechnąć do dziecka. Ja tu miałam otwarte rany, więc to było bardzo traumatyczne doświadczenie. W każdym razie dzięki tej grupie biegowej poznałam mnóstwo ludzi i patrzę nagle 130 kilometrów w maju. Chodziło o to takie wyzwanie, wiecie, żeby w ciągu miesiąca przebiec tyle i kilometrów. I ja do nich w pewnym momencie dołączyłam, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie. No i to było takie miłe. My się nawzajem mobilizowaliśmy do codziennej pracy. Ja do nich przystąpiłam, jak było 131 kilometrów gdzieś tam. No to udało mi się. Następnego miesiąca było 132. I tak to jakoś dzięki temu profilowi poznałam mnóstwo ludzi, z którymi do tej pory
utrzymuję kontakt, przyjaźnimy się z wieloma, spotykamy się przy okazji różnych imprez biegowych. Wiecie, jak tak już człowiek poznaje ludzi, no to nagle ktoś rzuca hasło, słuchajcie, tu jest Interrun, nie wiem, 10 kilometrów, biegniemy, no to dobra. I to była pierwsza okazja, żeby spotkać tych ludzi, tak w realu. Pobiegliśmy ten bieg, no to co? No, co robimy znów? I tu nagle pojawił się pierwszy Krakowia Półmaraton Królewski. No to biegniemy. I całym wielkim gronem przyjaciół, znajomych umówiliśmy się na ten półmaraton. I jak już tak człowiek się sprawdził na takim dystansie, no to wiadomo, że kiełkuje tutaj gdzieś z tyłu coś takiego, no to może ten królewski dystans. To nie jest takie jakby oczywiste, ale tak, wielu z nas wtedy zdecydowało się na treningi i na ten pierwszy w życiu maraton i to było doznanie niesamowite, takie nieporównywalne z niczym innym. Bardzo, jak to nazwać? Głowa się tak bardzo prostuje i nagle człowiek myśli sobie, Boże, mam taką moc, mogę wszystko. No o to miałam zapytać, co to bieganie daje? To bieganie daje przede wszystkim uwolnioną od trosk i niepokojów głowę. Zaczęłam biegać z powodów, o których już wspomniałam, czyli by odzyskać kondycję. I wiecie co, najbardziej niespodziewanie dla mnie samej, organizm to polubił. Ja nie zadawałam sobie pytania, czy to jest fascynujące, czy to jest fajne, czy mi się to podoba, czy to jest ciekawe. Tylko ja zauważyłam, że mój organizm bardzo dobrze na to reaguje. Że mój organizm cieszy się, ma ogromną radość po treningu. I teraz bardzo często, jeżeli ktoś ze mną rozmawia na ten temat, na temat biegania, to mówi, a nie, ja nie, to jest takie nudne, to nie dla mnie. A ja mówię, a spróbowałeś, kiedyś spróbowałaś? Bo ja spróbowałam i wiem sama, że to nie była historia o tym, czy ja to lubię, czy to jest fajne, czy to jest fascynujące, tylko mój organizm powiedział mi tak, 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 to jest bardzo fajne w efekcie. Wczoraj koleżanka stąd mówi mi, Boże, słuchaj, biegałam po raz pierwszy w życiu 20 minut i tak mi się nie chciało na początku, a taka się czuję teraz uwolniona, taka się czuję teraz taka wolna, taka tak pozytywnie naładowana. I tak się dzieje z ludźmi, naprawdę. Pamiętam, pandemia to był czas kryzysu dla wielu z nas. Pamiętam, niepokój był ogromny, dojmujący, niepokój o rodzinę, o rodziców, którzy byli daleko, o teściów, którzy byli niby bliżej, ale z którymi też nie mogliśmy się widzieć. To był ten, mówię o tym takim najostrzejszym lockdownie, kiedy nie można było wychodzić. Gdyby nie bieganie, ja myślę, że dużo gorzej byłoby z psychiką nie tylko moją, jak i wielu moich biegających znajomych. Bo dzięki bieganiu człowiek naprawdę pozbywa się stresu, zrzuca ciężar z barków, zasypia spokojnie, bo jest zmęczony. Co jeszcze można dodać? Co jeszcze? No wiele rzeczy można dodać. To jest, wiecie, niektórzy określają to jako aktywna medytacja. Wiecie, o co chodzi? Można włączenie w domu, tych myśli, tak. Nie usypiając jednocześnie. Tak, w domu można sobie zrobić trening na macie, można oczywiście. Ale co innego jest wyjść i zostawić to całe pranie, gotowanie, wiecie o czym mówię, zajmowanie się dziećmi, te wszystkie klocki, nawet jeżeli człowiek to kocha, to jednak ta godzina na zewnątrz robi dużo, robi reset z głową. Można sobie posłuchać muzyczki, można sobie posłuchać relaksacji, podcastu, audiobooka. W lesie ja to wszystko wyłączam i słucham ptaków i to też jest bardzo oczyszczające. Dźwięki natury bardzo kojąco i relaksująco działają na psychikę. I wielokrotnie mówię ludziom, że słuchaj, to nie ma tak, że to jest nudne. Bo mówię, a takie nudne bieganie. To wszystko zależy od tego, co masz do przemyślenia. To wszystko zależy, jakie masz plany podcastowe, rozwoju. Przecież języka można się uczyć biegając. Można naprawdę tyle rzeczy robić. A co chciałam powiedzieć, to jest najprostsze. To, od czego wcześniej zaczęłam, to jest najprostsze do zorganizowania, bo tak naprawdę potrzeba tylko wygodne buty. Bo to, że koszulka, każdy jakąś ma koszulkę, jakieś dresy, jakieś leginsy. Wiadomo, że na późniejszym etapie człowiek zaopatruje się w techniczną odzież, ale na początku, jak jeszcze nie wie, ile przebiegnie i czy przebiegnie kilometr, to po prostu ważne, żeby miał buty. Czy jedzie na wakacje, czy gdziekolwiek jest na jakiejś delegacji, wystarczy, że weźmie ze sobą te buty. To jest najłatwiejsze do zorganizowania, bo zaczyna się już na dole, wychodzisz z klatki, możesz zacząć. Masz pół godziny,
Możesz zrobić 5 km. Nie trzeba się przebierać, nie trzeba tak. Dojeżdżać, zdążać gdzieś, tak? Tak, to nie wyklucza uprawiania innego sportu, ale to bieganie jest najłatwiejsze do zorganizowania. No, podałaś już bardzo dużo argumentów, ale poza kamerą rozmawiałyśmy o tym, że ładnych parę osób, i to właśnie koleżanek, udało ci się zachęcić do biegania, a nam strasznie, jako zarządowi infrastruktury sportowej w Krakowie, aktywizującemu, jednostce aktywizującej do uprawiania sportu i też organizatorowi tej triady biegowej, Królewskiej Triady Biegowej, strasznie zależy, żeby przyciągnąć więcej kobiet do biegania. Jesteś tego najlepszą ambasadorką, najlepszym przykładem. Zaczęłaś w tym najtrudniejszym dla kobiet momencie, nawet poza wypadkiem. Wiem, bo byłam w tym miejscu i to jest taki moment takiego zamknięcia i takiego właściwie uzależnienia od innych i takiej niemożności postawienia na siebie poniekąd, no bo już człowiek nie jest sam, już ma tego małego człowieczka przy sobie, więc jesteś taką idealną ambasadorką tej idei. Co byś powiedziała takim dziewczynom, żeby zaczęły? Mam coś takiego. Abstrahując od tego, że głowa jest luźniejsza, że nerwy są popuszczone, słuchajcie, moje dzieci, bo mam dwójkę, jak ja zaczynam być nerwowa z jakiegoś tam powodu, zawsze mówią, mama, idź pobiegać. To mi moja mama mówiła, przebiegnij się dookoła bloku. Tak, przebiegnij się, to ci wszystkie nerwy puszczą. Więc to jest druga sprawa. Trzecia, że naprawdę można fajnie sobie odpocząć, słuchając czegoś tam, odpocząć nawet przez chwilkę od tych obowiązków domowych, ale jeszcze jeden uciec taki... Uciec od tego bałaganu. Tak, uciec od bałaganu, dokładnie. Witaminy D, nałapać słoneczka, co też jest nie bez znaczenia. I jest też jedna rzecz, o której nie mówiłam, efekt uboczny, że człowiek bez problemu dopina wszystkie zamki, sukienki, spódnice, o takie rzeczy. To jest, no to, tak, to jest też istotne. To jest taka motywacja, dość przemawia do mnie. Wprawdzie coraz więcej się mówi całkiem słusznie o tym, że nie wygląd i nie tusza świadczy o wartości człowieka, nie tylko kobiety, ale jednak no, są takie, na przykład, no, mój zawód jest taki, że śmieję, niestety podstawowym moim obowiązkiem zawodowym jest mieścić się w kostiumy i to nawet nie chodzi o konkretnie kostiumy, kostium można zawsze poszerzyć, tylko chodzi o to, że człowiek, który nagle nabiera tuszy, czy tam traci te tusze, zmienia się jego typ, jego charakter sceniczny. W związku z tym bardzo dobrze jest, jeżeli aktor, jeżeli kobieta, aktorka no, trzyma się swojego wymiaru, raz, że nie ma problemu z kostiumami, dwa, że cały czas stanowi ten sam charakter, którym została obsadzona. No to jest niestety nie bez znaczenia. Ale znając koleżanki, które parają się innymi zawodami, wiem, że też lubią włożyć swoje ulubione sukienki bez problemów, więc to jest też taka mała zachęta. No, ale też przede wszystkim to samopoczucie chyba, nie? Samopoczucie zdecydowanie. Mm. I tak jak wcześniej powiedziałam i tak jak mówię koleżankom, to nie zadawaj sobie pytania, czy to jest najbardziej fascynująca dyscyplina sportu na świecie, o której marzysz. Nie, po prostu spróbuj i zobacz, jak się czujesz po. I tak właśnie kilka razy już mi koleżanki odpowiedziały, miałaś rację, poczuję się na tyle fajnie, że chcę jeszcze. Mamy w naszych szeregach sporo biegaczy, aktorów. Wśród naszych ambasadorów są Andrzej Popiel, Mateusz Janicki. W tym Pozdrawiam. Roku w igrzyskowym biegu nocnym biegła Joanna Jabłczyńska. Czy to jest jakaś korelacja między tymi dwoma zawodami? Że macie, nie wiem, czas, bardziej możecie nim dysponować, układać sobie tak jak chcecie, więc jest czas na te treningi, czy właśnie tu i tu potrzebna jest sprawność? To bardziej chodzi o tę sprawność. To bardziej chyba chodzi o tę sprawność i o też pozbycie się jakichś tam negatywnych emocji. Nasz zawód, podobnie jak każdy inny, no, ale nasz zawód jest wyjątkowo narażony na stresy, już abstrahując od tego, co było podczas pandemii, że byliśmy tak długo zamknięci. O wiele dłużej były zamknięte teatry i o wiele dłużej my, aktorzy, byliśmy unieruchomieni, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek projektów zawodowych. Ale na co dzień nosimy na swoich barkach tyle stresów, które jakby nakładamy sobie wraz z przyjmowaniem kolejnych ról. Tremy, po prostu tremy aktorskie. Nie, trema, to nie. Wydaje mi się, że ty nie masz tremy. Nie, to nie jest tak, wiecie, to jest co innego. To jest taka adrenalina przed wejściem na scenę, ona jest mobilizująca. To jest, ja tego nawet nie nazywam tremą, tylko takim zastrzykiem ogromnej energii, takim kopem, który pozwala nam eksplodować, kiedy trzeba na tej scenie. No ale są to olbrzymie napięcia i czasami trzeba zejść z tej sceny i tak właśnie
naprawdę bardzo świadomie wszystko z siebie zrzucić, spuścić. Można iść na basen i to z siebie po prostu zmyć. Kiedyś aktorzy, no grono aktorów szło wieczorem do knajpy i robiło to w inny sposób. W tej chwili cudownie, że kierunek jest sport. Coraz więcej mam znajomych, którzy zdecydowali się przy pomocy sportu rozładowywać nadmiar negatywnej energii. Ale można też zejść pod wodę. Można. Można, ale to zejście pod wodę, to marzenie o tym było od kiedy pamiętam również. Tylko że tych marzeń, jak powiedziałam wcześniej, było mnóstwo. Od dziecka szukałam jakichś różnorakich form ekspresji, wyżycia się. Tu tenis, tu sport, tu pływanie, ale nie wystarczył mi ten mały basen. Natomiast za daleko morza mieszkałam, by uskuteczniać to, co mi się też gdzieś tu marzy. Zresztą byłam bardzo zajęta, pamiętam jako dziecko. Zespół wokalny, zespół taneczny, gdzieś ten tenis, gdzieś pamiętam, prowadziłam różnego rodzaju imprezy, konkursy recytatorskie, to wszystko było związane ze sobą, ale warunkiem, bym to wszystko mogła uskuteczniać, był ten nieszczęsny czerwony pasek na świadectwie, no to był warunek. Więc ja nie wiem, no może przez to, że nie było kiedyś tyle tych programów telewizyjnych, nie było Netflixa, rozpraszaczy internetu, że ja naprawdę tak byłam pracowitym dzieckiem i sztuką młodzieży, że ja nie miałam czasu na eksplorowanie wszystkich interesujących mnie dziedzin. I pamiętam, dopiero gdy następowały wakacje, to wszystkich wymiatało i wszyscy jechali na żagle, a mnie zawsze ciągnęło do morza. I ja jeździłam już od wczesnych lat do Francji samodzielnie, jak już byłam na tyle duża, żeby móc jechać samodzielnie, i tam pracowałam na kempingu pomiędzy Cannes a Niceą we Francji, na kempingu po prostu. Wtedy się zakochałam w morzu, ale nie w naszym bałtyckim. Plaże są piękne, złego słowa nie powiem, ale mnie ciągnęło do takiego ciepłego morza, w którym można spędzać dużo czasu i można popatrzeć sobie, co tam jest pod spodem. I ja już wtedy wiedziałam, że kiedyś to będzie też mój świat. Jak pierwszy raz zeszłam pod wodę i zobaczyłam, co tam jest, przepadłam. Powiem, że trudne jest łączenie jednego z drugim, bo teatr i etat to są terminy. A nurkując od wielu lat z krakowską nautiką, no, zaprzyjaźniłam się z mnóstwem i kadry, i mnóstwem ludzi związanych właśnie z nautiką. To też jest silna społeczność. To jest bardzo silna społeczność. To jest bardzo silna społeczność, bardzo zaprzyjaźniona, bardzo sobie życzliwa. Te przyjaźnie, znajomości zawiązywane podczas safari, czyli w momencie, gdy jesteśmy grupą 24-osobową zamknięci na łodzi przez tydzień i cały czas skazani na swoje towarzystwo, wtedy naprawdę poznajemy się o wiele intensywniej i w ekstremalnych warunkach. Bardzo intensywne są to zażyłości i przyjaźnie na całe życie. To są nierzadko ekstremalne warunki, czasami bardzo przyjemne, no ale jest jednak sport również ekstremalny, o czym człowiek, póki tego nie dotknie, nie jest w stanie się przekonać. No, wróciłaś się niedawno z bajecznego miejsca, nurkowanie na Azorach. Tak, tak. To jest taki nieoczywisty kierunek, nieoczywista destynacja. Nigdy o nim nie marzyłam. Ale jak okazało się, że mam akurat wtedy wolne w teatrze i akurat moi przyjaciele się tam wybierają, to mówię, Boże, weźcie mnie ze sobą, bo ja nie wiem, kiedy znów będę miała jakieś wolne, które akurat przypadnie w tym momencie jakiegoś rozpisanego, fajnego terminu. No bo jednak co jakiś czas staramy się z przyjaciółmi umówić razem i razem gdzieś tam jechać. Dlaczego? Bo dlaczego tak ważne jest zebrać grupę ludzi, których pasjonuje, muszę tu o czymś powiedzieć, bo to nie chodzi nawet o kwestie nurkowe, tylko kwestie fotograficzne. No właśnie, bo to jest mało, nurkowanie to jest mało, gra na scenie to jest mało, bieganie to jest mało, jeszcze zejście pod wodę to jest mało, jeszcze trzeba zabrać aparat, robić zdjęcia i pozować. Bo życie jest krótkie, a świat jest piękny, więc jeżeli można się nie ograniczać, to czemuż się ograniczać po prostu. Tak, fotografia też była od samego początku ze mną, bo mój ojciec, od kiedy pamiętam, miał w ręce aparat, robił zdjęcia mnie, mamie, siostrze. I od dziecka pamiętam, wciskał mi w ręce aparat i mówił, dziecko, rób,
Bo nawet najgorsze zdjęcie jest lepsze od takiego, które w ogóle nie zostało zrobione. Ale mówimy o epoce, kiedy o epoce aparatów. Przed smartfonami. Przed smartfonami, przed aparatami, przed elektroniką, kiedy naprawdę człowiek miał te 24 albo 36 klatek. Musiał oszczędzać klifę. I musiał przemyśleć każde kolejne ujęcie. A w tej chwili można tego robić na setki, na tysiące. Mało tego, nieudane zdjęcie w Photoshopie można podrasować, można odzyskać to w Lightroomie. Więc kiedyś już tato mi jakby ten nawyk przekazał, a potem przez wiele lat, z powodów, o których przed chwilą wspomniałam, nie miałam czasu na to, żeby zgłębić te wszystkie techniczne sprawy, żeby nauczyć się korzystać z manualnych ustawień, żeby tak ambitnie do tego podejść. No ale ten moment nastąpił, kiedy zaczęłam nurkować. Bo zawsze mnie ciągnęło do podróży, żeby ten świat tutaj eksplorować. Tu, słuchajcie, aktorstwo to też jest podróż. Bo każde wyjście na scenę to, już, to jest podróż w sferę światów alternatywnych. Naprawdę. Każda kolejna rola to jest podróż w głąb siebie, w głąb własnej wyobraźni albo wizji danej, narzuconej nam przez temat, przez reżysera, przez scenariusz. Więc to nie ma tutaj rozdźwięku. I jak weszłam pod wodę i zobaczyłam ten cały przepiękny świat, myślę sobie, nie, muszę go pokazać. Muszę go pokazać rodzinie, bliskim, przyjaciołom, a potem już dzieciom, wiadomo. Tylko że fotografia podwodna nie jest taka prosta jak zewnętrzna. W wodzie jest zawiesina i ona utrudnia fotografowanie. Jeżeli tam pod wodą tak by się pstryknęło jak najzwyklejszym smartfonem albo całkiem niezłym aparatem elektronicznym, to widać tak naprawdę śnieg. Więc trzeba raz, że aparat włożyć do specjalnego case'a, specjalnej obudowy wodoszczelnej i najlepiej jeszcze, jeżeli ma się jedną albo dwie lampy zewnętrzne, którymi trzeba tak operować, by te wszystkie backscattery, czyli tą całą zawiesinę wodną, po prostu ominąć. Więc to jest dosyć skomplikowane, nie ukrywam, to jest bardzo... Niekoniecznie. Okay. Generalnie nurkowanie jest sportem, który wyklucza samodzielne nurkowanie, to jest sport partnerski. Tutaj buddy to jest ktoś, kto być może, kto może uratować ci życie i wzajemnie. Więc jest asysta, jeżeli już się robi takie rozbudowane sesje, planowane, zawsze ktoś to podaje światło z tyłu, z kontry, jest jak najbardziej potrzebny, ale generalnie jak się ma samemu aparat i lampę czy dwie, to już można dużo fajnych rzeczy wyczarować. Ale dlaczego o tym mówię? No wtedy zaczęłam zgłębiać tajniki fotografii tak ambitniej, uczyć się tego wszystkiego. A to, że od samego początku nurkowałam z krakowską nautiką, jednym z szefów jest Piotr Stus, który jest jednym z najlepszych fotografów podwodnych i mogłam się od samego początku uczyć od najlepszych, więc tak jakoś wiecie, jeżeli człowiek przebywa w otoczeniu nurków, którzy fotografują i robią to świetnie, to człowiek też sam zaczyna mieć apetyt na to, żeby być coraz lepszy w tej pasji. I to, że my musimy nurkować razem, my fotografowie, to jest prosta rzecz. Nurkowie dzielą się na fotografów albo eksploratorów. Ten, kto chce eksplorować jak najwięcej, jemu zależy na tym, żeby jak najwięcej zobaczyć, żeby jak najszybciej popłynąć tam, popłynąć tam, popłynąć tam. A fotografowi zależy na tym, żeby zrobić kilka dobrych ujęć. No więc nasze interesy nie są wspólne. Więc tym, komu zależy na eksploracji, niech sobie tam szybko leci. A tutaj niech nas nikt nie popędza. Bo my musimy uchwycić moment. I my musimy być razem, my musimy sobie nawzajem pozować, poświecić. No bo pozujesz również w takich pięknych sukniach, butach. Jak to się dzieje? Kto na to pozwala, żeby taką suknię zabrać pod wodę? Co na to panie z garderoby teatralnej? Czy to panie jest twoja prywatna kolekcja? To wypożyczasz, tak, a potem suszysz? To są w większości moje własne zbiory. Okay. Przez całe studia zarabiałam śpiewając recitale, prowadząc różnego rodzaju imprezy. I ja wtedy już zbudowałam sobie we własnej szafie bazę pewną sukien wieczorowych. Duża szafa. Nie mieści się. Wiele sukien mam tak powciskanych w wory i są gdzieś tam w piwnicy powciskane, ale wiecie, nie pozbyłam się ich, bo już wtedy widziałam je pod wodą, oczami wyobraźni, w tych pięknych różnych takich sesjach. Słuchajcie, nie jest to działalność komercyjna. Z teatru nie odważyłabym się wziąć żadnych sukien, bo to jest przypisane do teatru. Podczas jednej. Wiem, ale jak najbardziej bardzo często dostaję takie pytania o to, więc od razu odpowiadam. Raz czy drugi zdarzyło mi się, że wykorzystałam suknię Ireny Stangierskiej, która jest genialną fotografką i pozowałam jej w tych jej sukniach oraz w swoich.
Innym razem Ania Barkin, która jest makijażystką profesjonalną, raz tak z... Makijażystka podwodna. Ale nie tylko, ale jak Ania zrobi tapetę pod wodę, to taki oksymoron troszkę. To po 6 godzinach dalej miałam to na twarzy i to był cud, naprawdę. Więc z Ani sukien również korzystałam, ale większość sukien, których pozowałam pod wodą, to są moje własne zbiory, więc nie żal mi ich, bo one są do tego przeznaczone. Natomiast buty, gadżety, no czasem zdarza się, że... Co z butami? A też biorę swoje. Ale potem się jeszcze nadają do użytku? Nie. One są przeznaczone tylko pod wodę. Ja powiem szczerze, że takie buty, które wiem, że nie będą mi potrzebne. Wiadomo, że nie biorę ukochanych szpilek, w których na eventach się pojawiam, to takich nie biorę, ale mam spory zapas takich butów, które bez żalu biorę pod wodę. Mogą tam stanowić tak. Ale ja wziąłam tam własną, autentyczną, słuchajcie, suknię ślubną. Naprawdę. Ona ma 20 lat czy ileś. I ja nie chciałam się nigdy jej pozbyć z szafy, mimo że zajmowałam mnóstwo miejsca, bo ja wiedziałam, że ja ją kiedyś pod wodą wykorzystam. Ten moment nadszedł i zdjęcia są w ogóle świetne, super. Mam mnóstwo różnych pomysłów i tych ciuchów jeszcze więcej, więc jak się zniszczą, to nic się nie dzieje. Wiecie co, bo z tymi sesjami podwodnymi to jest tak, że one są nieoczywiste dla kogoś, kto w życiu nie nurkował albo nie robił tego pod wodą. To bardzo, w ogóle całe nurkowanie wygląda na coś takiego przyjemnego, lekkiego, że tam płetwą się machnie, już jesteś nie wiem gdzie, a tak naprawdę... Nurkowanie nie polega na poruszeniu płetwami. Już bardziej freediving, który też mnie fascynuje i też jest to jedna z ukochanych rzeczy, którą robię. Natomiast pozowanie podwodne to jest tak wysiłkowa sprawa, porównywalna wręcz z bieganiem maratonów, półmaratonów, taka 2-3-godzinna sesja. Chociażby to był najcieplejszy basen, człowiek marznie totalnie. Zwłaszcza, że nie ma na sobie pianki, tylko najczęściej jakieś takie suknie, wiecie. I to jest, jak się człowiek rusza w wodzie, to gdzieś utrzymuje pewną temperaturę, a jak tylko pozuje, to marznie nieprzytomnie. Samo utrzymywanie się gdzieś tam przy dnie, wychodzenie po oddech, to jest... Słuchajcie, nie będę tutaj się rozdrabniać, jeżeli kogokolwiek by to interesowało, to jest taki podcast, znakomity podcast, robią znajomi Kamil i Mateusz, podcast Spod Wody. I w jednym z odcinków opowiadam o kulisach całych tych sesji podwodnych. Ale ten wysiłek, taka 3-godzinna sesja, z czym byś to porównała? No właśnie z takim maratonem, półmaratonem na luzie. Człowiek pod wodą generalnie traci mnóstwo energii, czy nurkuje, czy freedive'uje. Takie sesje to jest mega, mega ciężkie zajęcie, ale satysfakcjonujące, no bo jak efekt jest taki, jaki jest. Wiadomo, w wodzie wszystko wygląda tak bajkowo, tu włos się rozwieje, tutaj suknia, więc gra jest warta świeczki, ale jest to piekielnie ciężkie. To jest najcięższa robota, z jaką kiedykolwiek miałam cokolwiek do czynienia. Ale mówię, jakby ktoś chciał to Spod Wody, taki podcast, który jest o wszystkich rzeczach w Polsce, które się dzieją pod wodą. I to są wywiady z ludźmi, którzy właśnie tam cokolwiek, wszystkim się zajmują pod wodą. Różne dziedziny. Zapraszamy. Podwodne, tak. Aktorka, fotografka podwodna, nurek, modelka, biegaczka, maratonka, ale przede wszystkim mama. Przede wszystkim mama. Jak dzieci pojawiły się na świecie, to wszystko stanęło na głowie. To jest najważniejsza rzecz, myślę, że mnie doskonale rozumiesz chyba. To jest tak, że one są najważniejsze, ale z drugiej strony ja... Chcę im pokazać świat. Chcę te moje dzieci wyposażyć w ciekawość świata i w odwagę w eksplorowaniu wszystkich różnych pięknych rzeczy, jakie na tym świecie istnieją. I chyba mi się do tej pory to udaje, bo wydaje mi się, że nie są jakoś tak ograniczone, tylko widzą, ile jest możliwości, ile pojawia się wraz z każdym dniem i z każdym rokiem ich życia możliwości i też jakoś w to, mam wrażenie, wchodzą. Więc to, że ja się tyloma rzeczami zajmuję, to tak, to można by pomyśleć, że mnie w ogóle nie ma w domu, a to nie jest tak. Ja większość czasu jednak spędzam z moimi dziećmi, a wieczorem idę sobie zagrać do teatru. Próby do nowego spektaklu trwają na przykład 2 miesiące, no to rzeczywiście wtedy mniej jestem w domu, ale potem jest wiele miesięcy takich, gdzie w ciągu dnia jestem w domu z dziećmi, wciągam je w bieganie, tutaj jedno wezmę na siłownię, drugie wezmę na bieganie, trzecie albo potem biorę je na rower. I to nie jest tak, że mnie nie ma w domu. Moje wyjazdy nurkowe też są raz w roku, 2 razy w roku. Może dlatego, jak się w każdą z tych rzeczy tak angażuję, bo to nie jest tak, że ja mogę to robić na co dzień, tylko jeżeli już jadę na nurkowanie
i fotografuję, to ja wtedy robię naprawdę setki zdjęć, żeby potem nie mieć takiego poczucia, że nie wykorzystałam tych chwil. Jeżeli ważniejsze jest coś zrobić w domu, no to zostaję w domu, ale jeżeli mogę tę godzinę poświęcić na bieganie, no to mówię: syneczku, ty na rowera, ja biegam. I synek jedzie i mówi: mama, dasz radę, szybko, szybko, szybko. Naprawdę ostatnio biegałam, a oboje moje dzieci były na hulajnodze, więc ja staram się wciągać je w te moje aktywności. Sesje podwodne też robimy raz w roku, nie częściej, bo to nie są rzeczy komercyjne, to robimy zwykle z przyjaciółmi dla własnej satysfakcji, dla potrzeby spotkania i zrobienia właśnie fajnych, niezwykłych rzeczy, bo nie jest zbyt dużo ludzi, którzy się tym zajmują, no po tak, prostu. To jest nisza. Więc te wszystkie moje pasje i rzeczy, którymi się zajmuję, to tak rzeczywiście bogato wygląda, natomiast podkreślam, to nie jest tak, że ja cały czas spędzam poza domem, realizując się w tym, tylko przeciwnie. Po prostu jest dobrze zorganizowane po prostu, wszystko, znaczy, wyciśnięcie jak cytryna. Ja, dlatego w życiu jeszcze nie odpaliłam Netflixa. Mm-hmm. Ja uwielbiam dobre kino, dobre seriale, ale można po prostu... się spodziewać. Ja po prostu to muszę sobie zaplanować na jakąś daleką przyszłość. I ja często mam totalny bajzel w domu, no coś za coś, ja za to gotuję. Ja naprawdę z moimi dziećmi spędzam czas na rozmowach i staram się i chodzić do kina i spędzać wspólnie czas. To wszystko, o czym mówiłam, to są takie epizody. Bardzo dla mnie ważne. One są widoczne, ale ja je muszę gdzieś tam ustawiać w dalszej kolejności za dziećmi. Przed nami wakacje. Tak. Idealny czas na spacery po Starym Mieście w Krakowie, na wizytę w teatrze. W jakich spektaklach możemy Cię teraz oglądać? Właśnie kończymy set pensjonatu pana Bielańskiego, ale od jutra gramy rewizor. Cudowny spektakl, bardzo go polecam. Wchodzę tam tylko na 5 minut, ale kocham. Koledzy, koleżanki grają popisowo. Wiele nagród było za ten spektakl. Mikołaj Grabowski wyreżyserował. Zapraszam. W przyszłym tygodniu gramy Szalone Nożyczki. I przez całe wakacje tak naprawdę są różne tytuły. Potem gramy też Pijaków. Też gorąco zapraszam Artura Barona Więcka. Spektakl, który też bardzo się podoba. Wiecie co? Przez tyle lat budowaliśmy markę tego teatru i to trwa. Młodzież przychodzi do nas. Młodzież jest zafascynowana repertuarem. Więc ja myślę, że nie muszę specjalnie polecać konkretnych tytułów, po prostu po kolei i na pewno nikt się nie rozczaruje. Wspaniale. Tak sobie myślę. Musimy się wybrać koniecznie. Zapraszam gorąco. A czy widzimy się na 9. półmaratonie królewskim? Mam nadzieję. Bo wszystkie masz na swoim koncie? Nie, prawie bez jednego. Tam coś wypadło niestety, ale od pierwszego jestem wierna. Jest to bardzo fajna impreza i wiecie co, bo jak komuś, kto nie biega albo kto zaczyna biegać, mówi się maraton, no to jest coś takiego, co może go powstrzymać leciutko. A ja mówię: nie. Są inne dystanse. Jest dyszka, który akurat ja tam mniej lubię, bo nie lubię szybko. Ale dystans półmaratoński to jest coś, co polecam każdemu, kto chce się sprawdzić w czymś takim bardziej widocznym, bo to już w nazwie ma półmaraton. I to już taki dystans, którym można się pochwalić, jest aż tak wysiłkowy jak maraton. To jest mój ulubiony dystans, przyznam szczerze. I fajnie można, ja bardzo lubię te biegi zorganizowane, bo nawet jeżeli się na co dzień biega solo, to jest okazja, żeby się spotkać z dawno niewidzianymi znajomymi, przebiec albo ramię w ramię, albo przebić sobie piątkę przed, albo po. I powiem jeszcze ostatniej rzeczy, którą warto wspomnieć, że słuchajcie, wielu ludzi czasami mówi: a takie bieganie, to co z tego jest? Więc oprócz wymiernych korzyści dla mnie samej, można bieganiem komuś pomóc. I tak robię od wielu lat. Kiedyś kolega powiedział: wiesz co, no jak tam biegniesz półmaraton, no to może pobiegniesz w takiej koszulce pomarańczowej. Stowarzyszenie Koliber to jest takie stowarzyszenie, które pomaga dzieciom chorym na nowotwory. No i może wiesz, chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, że takie coś istnieje, że to jest zaufana sprawa i że 1% wtedy było, bo teraz jest 1,5%, ale kiedyś był 1%. No więc ja mówię: co, dwie osoby, to chodź, zwołamy całe towarzystwo. I zwołaliśmy naprawdę sporo osób i przez wiele lat biegaliśmy jako Koliber Team. Teraz troszeczkę te nasze szeregi się przerzedziły, ale dalej jest kilka osób. Biegamy w tych koszulkach Stowarzyszenia Koliber, nagłaśniamy istnienie tego stowarzyszenia, przybijamy sobie piątki, robimy zdjęcia i wiemy, że w ten sposób wymiernie dzięki bieganiu możemy komuś pomóc.
Jednym słowem, bieganie, piękna sprawa. Olu, pięknie dziękuję za poświęcony czas i za tyle pozytywnej energii, którą wniosłaś. Mam nadzieję do zobaczenia 8 października i z Wami też musimy koniecznie się spotkać na 9. półmaratonie królewskim, oczywiście w Krakowie. Ja również zapraszam, będzie fajnie, obiecuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.